Wszystkich miłośników jazdy na rolkach i deskorolce zapraszamy na wakacyjne rolkowisko w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Odwiedzamy Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Tutaj na wszystkich odwiedzających czeka rolkowisko. Tak, wszystkich serdecznie zapraszamy od dzisiaj, czyli od 4 lipca do 18 sierpnia w godzinach od godziny 10 do godziny 14 na rolkowisko. Będą dwa dni, kiedy będzie przerwa, 7 lipca i 16 bodaj sierpnia. Rolkowisko będzie nieczynne ze względu na to, że mamy już wynajętą tą wspaniałą halę, która w tej chwili służy rolkarzom i deskorolkarzom. Czy korzystanie z rolkowiska jest bezpłatne? No i jakie warunki trzeba spełniać, żeby tutaj przyjść? Wstęp na rolkowisko wynosi 5 zł, obejmuje to całe 4 godziny. Można jeździć na rolkach pod okiem instruktora, można jeździć na deskorolce pod okiem instruktora. Mamy do dyspozycji tutaj w tle rampy. Ta część będzie ogólnodostępna dla tych, którzy tylko po prostu chcą pojeździć na rolkach, a tam jeszcze z tyłu mamy małe boisko do hokeja inline, gdzie są kije, jest piłeczka, są bramki i będzie można sobie poćwiczyć hokeja inline. Jak często odwiedzasz rolkowisko? Staram się codziennie odwiedzać. Na pewno będę jutro i pojutrze. A w ubiegłym roku uczestniczyłaś w zajęciach? Tak, uczestniczyłam w zajęciach i bardzo mi się podobało. I czego tutaj można się nauczyć? Można się nauczyć jazdy. Jak ktoś przychodzi początkujący, to fajnie mu to potem wychodzi na pewno. Albo jeszcze na przykład freestylu na rampach różnych. No, albo no, gry w hokeja. A w jaki sposób zachęciłabyś koleżanki i kolegów, żeby tutaj przyjść? Dlaczego tutaj warto przyjść? Zachęciłabym na pewno, że warto przyjść, bo dużo moich koleżanek nie umie jeździć i po prostu, żeby się nauczyły. Jak wygląda ten proces nauki osoby, która tutaj przyjdzie, a powiedzmy nie potrafi jeździć? Najpierw oczywiście trzeba skontrolować przygotowanie do jazdy, czyli jak założyła rolki, jak ochraniacze, czy w ogóle posiada je. Najważniejsze oczywiście jest kask, ochraniacze na kolana, łokcie, nadgarstki. No i dobrze dobrane rolki. Potem przechodzimy do takich podstawowych ćwiczeń, które nazywamy tuptaniem, lekka rozgrzewka. I od tego się zaczyna przygoda takiej osoby, która w ogóle nie potrafi jeździć na rolkach. To jest bezpieczny sport? Czy mocno kontuzyjny? Kto się nie wywróci, ten się nie nauczy. Na pewno trzeba jakoś wliczyć upadki, ale jeżeli nie jeździ się jakoś agresywnie na skateparku, no to te upadki nie są na tyle groźne, żeby sobie coś poważnego zrobić. Zapraszamy niezależnie od pogody. Sala wielofunkcyjna B o powierzchni ponad 2,5 tysiąca m2 została zamieniona w doskonały tor jazdy i mini skatepark.